święta. Witam księdza proboszcza, witam wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów i wszystkich rodziców, którzy przyszli razem z nami obejrzeć jasełka przygotowane przez klasę 7A. Zanim rozpoczniemy występ, chciałabym wszystkim Wam z okazji nowego roku 2017 życzyć wszystkiego, co tylko najlepsze, aby ten rok był dla Was wszystkich pełen obfity, pełen radości, uśmiechu i samych sukcesów. Rozpoczniemy przedstawienie. Poprosimy najpierw księdza proboszcza o kilka słów modlitwy. Dziękuję Ci, pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie też również witam w nowym roku młodzież naszej szkoły polskiej imieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki, a w imieniu wszystkich studentów, nauczycieli i własnym pragnę również złożyć najserdeczniejsze życzenia Pani Dyrektor i wszystkim nauczycielom z okazji nowego roku. Niech Pan Bóg błogosławi, obdarza wszelkimi łaskami i uzbraja przede wszystkim cierpliwość. A teraz poproszę wszystkich, abyśmy się pomodlili. Proszę powstać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się, Panie Boże, obdarzaj wszelkimi łaskami nas wszystkich. Zachowaj nas od wszelkiego zła, chroni przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Obdarzaj nas ze wszelkimi łaskami, a szczególnie łaską zdrowia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oddajemy głos klasie 7. Boże Narodzenie się zbliżało, niebo i piekło zawrzało i dwie narady się odbyły, anielska i diabelska w jednej chwili. Aniołowie głowy swe łamali, jak ludzi przygotować na przyjście Pana, jak sprawić, by ludzie nie cieszyli, co robić, by dla siebie dobrze byli, by się nie smucili, by życia przed zło nie stracili. Diabł na ten coś co innego obmyślały i nieszczęścia ludzi wyśmiały i plan diabelski gotowały. Jak przeszkodzić w narodzeniu Pana, jak sprawić, by ludzi serca wypały, pichą się napełniały, wierzyć w Was przestały. Mój, twój, jego. A jego to czyje, bo jak niczyje, to może być moje. Nie twoje, bo jego, czyli Aranioła. Bo tygodnie zmartwione, żadne sposoby nie pomagają i on nie rozkosalają. Arkanioł smutny w niebie być nie może. A jednak może. Może bo widzi łyże Boże. Nasz tatuś płacze? Archaniołku, kochany, coś ty taki zatroskany. U ciebie dobrze jak u mamy. Pogłaskam ci czuprynkę, albo jak chcesz, to przyniosę ci czerwoną pelerynę. Archanioł naprawdę nie pomoże. Może Pepsi mu pomoże. Co cię martwi, powiedz prędko. Jeśli chcesz, płaskotam cię, tak jak lubisz, wędką. Albo piłkę ci dam, cukierków ci nie dam, bo mało mam. Nic no te zabiegi wcale nie pomagają. Archanioły wielkie zmartwienia chyba mają. A może to sprawia czaresia cytrynka, że u archanioła smutna. Oj, aniołki, dziękuję za wasze starania. I nie kwasi dica cytrynka, ale ta ludzka rodzinka! Jak widzę ich w takim obłąkaniu, to mój płacz jest bliski łkaniu. Ludzi jak tata Bóg kocham i szczerze miłuję, ale ta miłość wiele łez mnie kosztuje. Niech pan rolu nie lamentuje, ja w zamian usiądzie i cukierków skosztuję. Jak tu łakocie przyjmować, skoro ludzi trzeba od zguby ratować? Znowu dzieci płaczą, koty popiskują, a wszystko dlatego, że ludzie się nie miłują. Grzeszą, życie marnują, Boga Ojca, tatusia wcale nie szanują. Burze uśmiechu zapomniały, złoższe poobierały, życzliwie nie rozmawiają, wszędzie jakieś nowe kierunki uprawiają. Opowiewaizm, obgadywaizm, papugizm, nabieryzm.
krętaczyzmy, wadludzka bystrychizm, gnieszczyzm, co szliga do gęby przemieszizm. Szkoda mówić, co jeszcze uprawiają. O głowy Boga Ojca, tatusza i całe niebo przyprawiają. A może kłębek wełny im damy, albo złapiemy na laso, do nieba przyciągamy. Pana Boga, tatusza to uraduje, że ludzi, których kocha, w niebie ulokuje. Na nic to wiem, cóż o tym, nitki złe pozrywają. Nie rozumieją, że niebo dostają? To co robić? Co robić, by Zbawiciela witali, by go kochali? Co robić, by nie grzeszyli, by mili byli, brzydkich słów nie mówili? Serce mnie boli, jak pana, gdy widzę ich poczynania, ale dyrektywa wyraźna od tatusza pana. Na przyjście Bożego Syna niech miłość się przyozdobi ludzka rodzina. Miłość? Czy to nie za wiele na ludzkie ramiona? Przecież ludzie czasem takie głupie. O, przepraszam za słowo, Archaniele, ale ludziom trzeba wiele, żeby coś zrozumieli. A cóż, dopiero miłość pojęła. Ale dzieci to chyba nie są niemądre takie, bo przecież jeszcze czyste serca mają, na miłości lepiej niż dorośli się znają. No, masz rację. Dzieci mądrzej się trochę w miłości, ale przykład z góry ściągają i dobroci też się z czasem wyzbywają. Ale ludzi ratować trzeba, bo Jezus będzie zatroskany, a Jego łaski nie wytrzymamy. Trzeba, bo Bóg to miły gość, choć czasem daje w kość. A ja go kocham, nawet co obolały kości, bo to wszystko z miłości. No tak, my to wiemy, ale jak ludziom to powiemy? Bo one same tego nie dostrzegają, bo przez słabości głowę zmącone mają. A mnie martwi to, że Jezusek nie będzie miał mieszkania. Stajęce ubogiej go chyba położę. O mój Boże, chyba ząbleje! A mnie jest za szkoda, bo na ziemi taka niewygoda. Ja mu wystąpię swoje pozwanie, ty nie zmarzło to kochanie. A dorzucą też kwiatów lisiane, nie w sobie pobocha dzieciny kochane. A czemu on się narodzi? Czemu ta godzina, że Bóg daje ludziom swojego kochanego syna? I czemu w stajence, a nie na królewskim dworze? Bo ludzi Bóg tak kocha, że miłością do nich zaślepiony. Nie chce, by człowiek był potępiony. Wiedziałam, miłość jest ślepa, a Bóg Ojciec okularów nie używa, bo oczy serca. A mnie jest go żal, jada mój swój żal, jak pomoc mu jeszcze, na samą myśl mam dreszczy. A może ludziom serce powymienia? Tego Bóg nie pozwoli, bo nasza moc ich zniewoli. To po co kradną, kłamią, nie kochają, czyż nie wiedzą, ile sobie robią złego? Całe niebo zasmucone, wszyscy obmyślam, czemu twarde serca ludzie mają. Zaśpiewajmy coś, może, być może to na zło pomoże. Cicha noc, święta noc, pokojnie się ludziom szedł, a już Bóg'a Matka Święta czuwa sama uśmiech. Luciferze, Luciferze, pod niebem biegałam, ludzi od bram nieba godnie z rozkazią odgarniałam, a wszystkich posłuchiwałam. Panie, Panie, gorzej być nie może, anioły nakaz dostały, by ludzi upominały, co by się do piekła nie dostały. A Bóg Syna swego chce dawać, co by ludzi zbawiać. W niebie dziś wielkie świętowanie, Zbawiciel ma się narodzić. Już mu kołysie zrobili i pięknie przystroili. Co mówicie, gałgany? Przecież wyraźnie dałem zadanie i wszystko szło jak z płatka. Powiedziałem, gałganie, niech ludzie zapomną, że piekło istnieje. Niech się niczego nie boją, niech zło robią, a sami na widły zarobią. Niech myślą biedaki, że diabły to... Robaki? Ziemniaki? Maniaki? Niech...
Nieistniaki, lenie jedne, stawać zgraja. Myśleć, jak zaradzić, co by ludzi w niewiedzy zostawić. Co robić, by Bóg nie dał syna, by się nie narodziła ta chudzina. Trzeba piekło ratować, ludzi w szeregi werbować, bo on gotów piekło zrujnować. Nie damy piekła zreformować, nie damy. Widziałam tferzy, jak szukają mu posłania. Ich niedoczekanie, na co czeka czelenie zakazane? Ruszać ogonami, obmyślać knowania, jak nie dopuścić do zrujnowania. Sprytu tu trzeba, jak ludzi zwierz, żeby Jezusowi nie oddało cześć. A ja to tferzy w sposób niezawodny mam. Kołyski ukradniemy i nie broni się nam. Kolebkę schować, szano rozrzucić, ludziom powiedzieć, że to zmyślone. Niech ogłupieją, niech nic nie wierzą, niech myślą, że to głupie gadanie o narodzeniu jakiegoś pana. Ja bym tam poszłał jeszcze jakiegoś ciekawego byka. Jak mówią, że rodzi się wystanie, to niech tam trochę pofika. A czy głos dla naszego pana? To znowu głos dla naszego... A cię kołośka naszego pana? To samo kołośka naszego pana. Strasza nie słychać was pocami zdane, bo kołośka musi być naszego pana. Strasza nie swą sercu jak się nie czepiały, bo kołośka musi być naszego pana. A dobrze pilnujcie kolebki dziecinne, bo niedługo jej narodzinę. A cóż tam znowu pacanie? A widzisz, panie? Posłałam też ich gadanie, że ludziom będą pomagać, żeby życie więcej mieli i piekło nie zginęli. Ludzie wcale nie mądre takie, żeby znowu zaraz gadanie anioła przyjęli i się ocknęli. Dawaj mi tego od ludzi. Niech dzieci koląd nie śpiewają, niech głupio gadają, niech brzuchy pełne łakoci mają, niech o Zbawicielu nie pamiętają. Ja bym się tak nie przejmował gadanie. Otóż panie, jak kiepskie piosenki śpiewali, a nią wcale nie turowali. Jeszcze trochę poczarujemy i wszystkich ogłupimy. Niech z głów zbawienie siebie wybiją, niech o nic nie dbają, niech umarają. Nie, nowe diabelskie kierunki uprawiają, niech życia nie mają. Lucyferze, spoko, Heroda na ziemi namówiłem. Jego rękami dzieciaki ukratupiłem. Bóg się narodził? Czy to jest koniec, panie? Nie poddam się tak łatwo, obmyślę nowe plany. To dopiero początek, jakim Lucyfer pieklony. No i cóż, diabeł kręcony, bardzo szpetnie zamiedzione. 1-0 dla ciebie. Zapraszam na rewanż. Nie wiem. Lulajże. Yeah.
Więcej brawa dla klasy siódmej. Wszystkich. Bardzo ładnie przygotowała Jasiekę. Tak bardzo Jasiekę ładnie przygotowała, że aż się diabły nawróciły i kolędy zaśpiewały. Gratulujemy. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy na zabawę karnawałową.